Końcówka sezonu regularnego ma niezwykle ciekawy przebieg. Wszystko przez nieoczekiwaną porażkę TKS-u Tychy we Wrocławiu. Lider tabeli uległ Gwardii 1-3 i sprawa pierwszego miejsca przed play-off wciąż pozostaje otwarta. Gwardziści w ten sposób pomogli nieco lokalnemu rywalowi zespołowi KS Milicz. To przecież właśnie podopieczni Krzysztofa Janczaka są kontrkandydatem do zajęcia pierwszej pozycji po sezonie zasadniczym. Miliczanie zrobili swoje, dopisali pewnie kolejne 3 punkty do dorobku, pokonali Wrząśni Czarnych 3-0. Pierwszą partię goście wygrali do 20, druga była bardziej zacięta, bo skończyła się zwycięstwem do 23. W trzeciej znów pewnie triumfowali do 20. Forma przed play-off jest bardzo wysoka, KS Milicz urasta do roli faworyta. W innym meczu z udziałem Dolnoślązaków Wiktoria Wałbrzych pokonała Bielawiankę 3-2. Na kolejkę przed końcem rundy w tabeli prowadzi TKS, ale ma tylko 2 punkty przewagi nad Miliczem. Szanse na awans do czwórki mają wciąż siatkarze z Wałbrzycha, którzy są sklasyfikowani na 5. miejscu. Gwardia jest 8., a Bielawianka 10. Sezon zasadniczy zakończy się w najbliższy weekend. Lider TKS zagra u siebie z 3. w tabeli Rafa Koracibusz. Milicz w derbach regionu podejmie wrocławską Gwardię. Wiktoria poszuka punktów w wyjazdowej konfrontacji z Politechniką Opolską, a Bielawianka podejmie Czarnych Rząśnia.